Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj przygotowałam dla Was mały poradnik o tym, jak zacząć nagrywać na YouTube. Sami prosiliście mnie o ten film. Ja co prawda nie czuję się tutaj osobą jakoś wyjątkowo upoważnioną, by dawać Wam nie wiadomo jakie poważne rady, bo sama jeszcze jestem na etapie początkującego vlogera i początkującego youtubera. Kanał ma mały, wiecie, że dopiero niedawno zakupiłam lustrzankę, nie mam świateł, mikrofonu, ale myślę, że już co nieco o nagrywaniu wiem. Lubicie oglądać moje filmy, chociaż są to głównie produkcje lifestyle'owe, dlatego myślę, że kilka ciekawych porad miałabym Wam do przekazania, dlatego też nagrywam ten materiał. To może zacznijmy. Pierwszym etapem jest przygotowanie i zastanowienie się nad tym, jakie filmy chcemy nagrywać oraz jak chcemy, żeby wyglądał nasz kanał. Jeżeli już mamy pomysł i podjęliśmy decyzję, że chcemy nagrywać, musimy wymyślić dla siebie jakąś nazwę. Nazwa musi być krótka i chwytliwa. Ja na przykład popełniłam ten błąd, że wymyślałam naprawdę fajną nazwę, ale była ona zbyt długa i praktycznie nic nie mówiła o samej tematyce kanału. Była po prostu fajnym hasłem, dlatego też zanim nie minął rok, zmieniłam nazwę kanału i powiem Wam, że obecnie jestem bardzo zadowolona. Identyfikuję się z nią, jest mi ona bliska i myślę, że jest to też w miarę fajne do zapamiętania i podoba mi się skrót, który wymyśliliście, czyli po prostu czasami mówicie do mnie otra i bardzo mi się to podoba, bo z hiszpańskiego to znaczy inna i jakoś przypadło mi to do gustu. Dlatego właśnie najważniejsze jest to, żebyście mieli nazwę, która będzie Wam się z Wami jakoś kojarzyła, która będzie krótka i łatwa do zapamiętania. Może być to coś związane z Waszym imieniem, może być to jakiś Wasz nick z internetu. Ja na przykład tak postąpiłam w stosunku do kanału z grami. Dlatego też musicie się bardzo poważnie zastanowić. I kiedy już wymyślicie nazwę, to ja tutaj powtórzę chyba ze wszystkimi vlogerkami, od razu sprawdźcie, czy ta nazwa jest wolna we wszystkich mediach społecznościowych. Czyli strona na Facebooku, czy jest wolna, jako fanpage, Instagram, Twitter, Snapchat. Może jeżeli ktoś lubi na przykład Ask, YouTube, Gmail, wiecie, żebyście wszystko mieli w jednej nazwie. Ja miałam tutaj troszeczkę problem, bo wiem, że social media założyłam troszeczkę wcześniej, dlatego na przykład jest Magunia albo Magunia 88, ale jest to też pośrednio związane ze mną i wiecie, że ja mam dwa niki, tak? Nazwę kanału Potrowida i nick, który mam w internecie, odkąd to mam w internecie, czyli Magunia, a 88 to jest po prostu mój rocznik. Jest to dość łatwe do ogarnięcia. Ale jeżeli macie taką możliwość, to naprawdę warto założyć wszystkie social media, nawet jeżeli nie będziecie na początku z nich korzystać. Jeżeli już założycie kanał, ważnym elementem są również grafiki. Jeżeli nie jesteście specjalistami w Photoshopie albo w innych programach graficznych, no to na pewno macie wśród znajomych jakichś grafików, ale możecie też dać ogłoszenie, na przykład na Facebooku czy w jakichś grupach, też właśnie na Facebooku, że poszukujecie osoby, które zrobią Wam grafiki. Dodatkowo jest kilka stron w internecie, ja Wam je podlinkuję na dole, gdzie możecie robić bardzo fajne kolaże na miniaturki. Ja akurat mam wzór miniaturki, który wymyślił mój grafik i bardzo mi się on podoba, ale możecie na przykład stawiać kolor z czterech przybitek, z dwóch przybitek, nawet z jednej przybitki z jakimiś fajnymi rankami, napisami. Jest naprawdę dużo możliwości. Drugim najważniejszym etapem jest zastanowienie się, z jakiej dziedziny będzie kanał, i co będziecie na ten kanał nagrywać oraz jak często. I uważam, że to jak często jest bardzo, bardzo istotne. Ja tutaj muszę się przyznać, że popełniałam ten błąd, że na początku myślałam, iż wystarczą tylko dwa filmy w miesiącu, jeden na tydzień, jeden na dwa tygodnie i to był bardzo duży błąd, bo jeżeli chcecie dobrze wystartować z kanałem, musicie wrzucać filmy co najmniej 2-3 razy w tygodniu, żeby widzowie Was zapamiętali, żeby cały czas coś na kanale się działo i żeby też nie było tak, że wiecie, wrzucicie film raz na miesiąc, potem filmy przez 2 miesiące nie ma, potem znowu raz na miesiąc, bo to też jest takie troszeczkę i traktowanie kanału na poważnie. I jeżeli nie macie na to czasu, czyli na nagrywanie, to albo lojalnie uprzedzicie, że filmy będą zawsze, chociażby raz w tygodniu i starajcie się nagrać ten film. Uwierzcie mi, że nagranie prostego filmu to jest pół godziny i w czasie tygodnia znajdzie się tą chwilę, żeby go zmontować. Możecie też dojść do takiej perfekcji, że po prostu Wasz film nie będzie potrzebował montażu,
Albo daily vlogi też nie wymagają bardzo dużo montażu. I da się nagrać jeden film na tydzień. Bo bardzo ważna jest systematyczność. Dlatego ja bardzo często mam takie wyrzuty sumienia, kiedy obiecam Wam, że film będzie na przykład tego i tego, taki i taki. I tego filmu nie ma. Bo wiem, że widzowie czekają na ten film i staram się zawsze ze wszystkich sił, żeby był. I jeżeli już macie jakiś widzów, to postarajcie się być z nim w kontakcie. Jeżeli na przykład coś Wam wypadnie, jakaś choroba czy coś, piszcie o tym na Instagramie, na fanpage'u, żeby też był z Wami kontakt, a nie, że znikacie w przepaść i nikt o Was nic nie wie. Tematyka filmów również jest bardzo istotna, dlatego musicie się zastanowić, o czym chcecie mieć kanał. Jakiego rodzaju filmy chcecie nagrywać? Czy będą to typowe vlogi siedzące? Czy będą to vlogi daily vlogi? Bo można założyć na przykład sam kanał z daily vlogami. Czy też wolicie nagrywać filmy kosmetyczne, makijaże, paznokcie, fryzury? Można nagrywać kanał na przykład o ulubionych książkach, filmach. Można recenzować filmy na bieżąco. Na przykład jeżeli lubicie chodzić do kina na wszystkie premiery, to możecie co tydzień robić po wizycie w kinie film opowiadający o najnowszej premierze. Myślę, że to też będzie bardzo ciekawy temat. Można robić filmy o ulubionych książkach, jak już wspomniałam, mi się wydaje. Możecie nagrywać gry, możecie nagrywać filmy z podróży, jeżeli dużo podróżujecie. Możliwości jest naprawdę wiele i myślę, że każdy wymyśli coś dla siebie. Tylko pamiętajcie, żeby to było coś, co Was naprawdę interesuje. Żeby to była Wasza pasja. Dlaczego tak ważne jest to, żeby to była Wasza pasja? Jeżeli będziecie nagrywać filmy o czymś, co Was nie interesuje, to bardzo szybko stracicie do tego zapał. A uwierzcie mi, widzowie widzą wszystko, czy nagrywacie z pasji, czy też przez siłę. Trzecim bardzo ważnym punktem jest to, żebyście byli sobą. Uwierzcie mi, osoby oglądające filmy widzą, kiedy ktoś udaje kogoś, kim nie jest. Jeżeli jesteście osobami wesołymi, to nie starajcie się na siłę być poważnymi. Jeżeli jesteście osobami takimi, wiecie, może nie bardzo poważnymi, ale stonowanymi, to nie psijcie się na dowcipy, które Wam nie będą wychodzić. Bądźcie sobą, nie ukrywajcie swoich emocji. I ja wiem, że bardzo często, kiedy pokazuje się te negatywne emocje, na przykład w vlogach, to potem leci dość duży hejt, że ojejku, ty marudzisz, ojejku, narzekasz, albo coś w tym stylu. Ale nie przejmujcie się tym. To nie jest ważne. Ważne, żebyście byli Wy autentyczni w tym, co robicie. Bo wierzcie mi, z czasem wyjdzie, że na przykład udawaliście kogoś, kim naprawdę nie jesteście, a to wtedy będzie bardzo niefajne, bo widzowie od Was się odsuną, stracicie zarówno szacunek, stracicie oglądalność i wszystko może Wam się posypać. Nie warto udawać, naprawdę, bądźcie sobą. Teraz może przejdźmy do kwestii sprzętu. Na początek naprawdę nie potrzebujecie dużo. Możecie nagrywać już nawet telefonem, bo mają bardzo dobre aparaty. Możecie nagrywać tabletem. Możecie nagrywać zwykłym aparatem do robienia zdjęć. Ja robiłam tak na początku. Ja właśnie tak zrobiłam, kiedy kupiłam swój pierwszy dobry aparat przed podróżą do Zagrzebia. Kupiłam zwykły aparat Sony, kompaktowy, który troszeczkę budową przypominał lustrzankę, ale jest totalnym kompaktem. I miał on opcję nagrywania i właśnie tak zaczęłam nagrywać filmy. Później przerzuciłam się na kamerkę. Uwierzcie mi, że tania kamerka naprawdę spełnia oczekiwania. Ja swoją kupiłam chyba za 500 zł i była naprawdę dobra przez bardzo długi okres i nadal sprawdza mi się do nagrywania vlogów. Bo później możecie oczywiście kupić lustrzankę, ale możecie również pożyczyć lustrzankę, pożyczyć jakikolwiek sprzęt od rodziny, od znajomych. Bo jeżeli na przykład nagrywanie na YouTube nie przypadnie Wam do gustu, to bez sensu, żebyście kupowali drugą lustrzankę. Uwierzcie mi, na samym początku nie potrzeba żadnych lamp, nie potrzeba mikrofonu. Wystarczy dobrze popodciągać dźwięk w aparacie, popodciągać dźwięk w programie do montowania. Za oświetlenie może Wam robić po prostu aparat ustawiony tyłem do okna, czyli Wy siedzicie naprzeciwko okna i światło pada Wam na twarz i w miarę jesteście oświetleni. Możecie, tak jak ja, doświetlać się żyrandolem o bardzo jasnych żarówkach, który właśnie świeci nade mną. Możecie również doświetlać się jakimiś lampami tutaj zwykłymi od boku, jeżeli macie takie zwykłe lampy stojące. Możliwości jest naprawdę wiele. Najważniejsze jest to, żeby pilnować, żeby kadr nie był ani za ciemny, ani prześwietlony. Do montażu również nie potrzebujecie na początek
wyjątkowych narzędzi, bo wystarczy zwykły Windows Movie Maker, który zazwyczaj jest zainstalowany na każdym komputerze z Windowsem. A jeżeli nie, no to zawsze możecie go ściągnąć legalnie ze strony Windowsa, jeżeli macie oryginalny Windows. I tak samo jest na Maca. Jeżeli macie Mac, to macie również program do montowania za darmo. Ja teraz nie pamiętam, jak on się nazywa, bo nie mam Maca, ale na pewno już słyszeliście o nim nieraz. Możecie również zakupić specjalny program do montowania z czasem. I uwierzcie mi, że to się opłaca, bo bardzo często są fajne efekty w nim i można montować. Ja montuję filmy w programie z firmą Adobe. Nie pamiętam teraz nazwy, tutaj wam napiszę. Ale jest on naprawdę świetny. I ja wiem, że większość ludzi poleca Sony Vegas. Ale ja akurat wolę ten, bo mi się sprawdza. Mam z nim doświadczenie od lat i jest naprawdę super. Jeżeli ktoś się pyta, jak montować filmy, to też nie jest trudne, uwierzcie mi. Wystarczy usiąść i podłubać. Ja wszystkiego nauczyłam się sama, tak naprawdę bez żadnych tutoriali. I powiem wam, że była taka historia, że przede mną bardzo bliska mi osoba zaczęła montować filmy o zupełnie innej tematyce. I ona miała problemy z tym programem do montowania. Bardzo długo się go uczyła. I wtedy, kiedy ja go kupiłam, zainstalowałam, chodziłam do tej osoby, a słuchaj, jak zrobić to, jak zrobić to. Bardzo szybko okazało się, że ta osoba już później nie znała odpowiedzi na moje pytania. I ja szybciej znajdowałam odpowiedzi na nie sama. I później to właśnie ta osoba, która pierwsza zaczęła, przychodziła do mnie po poradę, jak coś zrobić. I uwierzcie mi, naprawdę programy do montowania nie trzeba się bać. Wystarczy bardzo często zapisywać. Tam macie opcję cofania, wszystko możecie cofnąć. Tylko musicie się nauczyć, że tam są warstwy. A jeżeli ktoś uważa, że sobie nie poradzi, na YouTubie jest pełno poradników do każdego programu, gdzie możecie się nauczyć montowania. Nie trzeba mieć również wyjątkowo dobrego sprzętu. Wystarczy zwykły laptop z dużą pamięcią RAM oraz z dobrym procesorem. Ja mam laptop z procesorem 3-rdzeniowym i 3 i mam chyba 8 giga RAMu i mi to wystarczy na montowanie filmu. Wszystko mi śmiga, nie mam z tym najmniejszego problemu. Troszeczkę długo się renderuje, ale nie jest to tak, żeby mnie to wkurzało. Więc jakoś tutaj też problemu nie ma. Jak widzicie, na początek naprawdę niewiele trzeba. Trzeba tylko zapału i chęci oraz odwagi do występowania przed kamerą. Kolejnym bardzo ważnym aspektem jest oczywiście już bardzo popularny temat w internecie, czyli hejt. Starajcie się nie zwracać uwagi, ale musicie być bardzo odporni. Ja na przykład wyznaję zasadę, że komentarze obraźliwe, czyli komentarze, które obrażają mnie lub kogoś innego, na przykład moich znajomych czy też innych widzów, po prostu usuwam. A jak reagować sobie z głupimi komentarzami? Ja wyznaję zasadę, że na głupie komentarze jest głupia odpowiedź. Czyli albo zrepostuję jakąś głupią odpowiedzią, albo po prostu zostawię bez komentarza, bo czasami nie warto wchodzić w dyskusję. Jeżeli jesteście wrażliwi na opinie innych, to naprawdę głęboko się zastanówcie, czy warto nagrywać, bo czasami nie jest łatwo. Czasami jakieś komentarze mogą was załamać, wkurzyć, możecie po prostu mieć dość. Uwierzcie mi, czasami ja też mam dość, to po prostu dzień, dwa nie nagrywam, ale potem to jest jak nauk, brakuje mi tego. Dlatego musicie się zastanowić, czy dacie sobie z tym radę. Ja akurat mam to szczęście, że jako takiego hejtu nie doświadczam. Co najwyżej bardzo uszczypliwe komentarze pojawiają się pod moimi, w szczególności daily vlogami, ale to jest dość naturalne. Jaki jest odpowiedni wiek na nagrywanie? Ja tutaj nie będę określać wieku, bo każdy jest inaczej dojrzały. Powiedziałabym tak bardzo ogólnikowo, 15 lat wzwyż. Ale tak, jeżeli macie mniej niż 18 lat, to radzę wam powiedzieć rodzicom, że chcecie nagrywać. Raczej większość rodziców nie powinna mieć z tym problemu. Wiadomo, że jak już macie 17, no to raczej tylko oznajmiacie rodzicom, że chcecie nagrywać, ale na przykład jak macie 15, to skonsultujcie to z rodzicami. Najważniejszą rzeczą w kwestii wieku jest to, jak dojrzali jesteście i jakie materiały chcecie robić. Czyli chcecie robić materiały dla swojego kontentu wiekowego, czyli na przykład dla osób około 15 roku życia. Czy chcecie robić materiały, które będą oglądane przez osoby trochę starsze od was. Czy chcecie robić materiały, które przypasują po prostu wszystkim. Tutaj też warto się nad tym zastanowić, bo na przykład jeżeli chcecie robić materiały, które będą oglądane przez wszystkich, a macie 15 lat i jesteście osobami niedojrzałymi i zaczniecie
krzyczeć na filmikach, jakoś robić dziwne miny. Te filmy będą na przykład krótkie, bez składu i ładu, no to raczej nikt was nie będzie oglądał. Musicie naprawdę wiedzieć, co chcecie robić. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie proszę pod tym filmem. Z chęcią na nie odpowiem w specjalnym odcinku Q&A, który poświęcę właśnie jeszcze na temat początków na YouTube. Jak nagrywać, jak montować, albo na tysiące innych tematów, które mi zadacie w związku ze startem swojego kanału na YouTube. Mam nadzieję, że ten poradnik pomógł wam podjąć decyzję, czy warto nagrywać, czy też nie. Dał wam nadzieję, że wcale nie trzeba ogromnych pokładów finansowych, żeby wystartować. I jeżeli macie swoją pasję, to możecie ją rozwijać. Bardzo serdecznie dziękuję wam za oglądanie tego filmu. Zachęcam was do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Widzimy się jutro. Trzymajcie się. Cześć.